Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj kolejną ładowarkę, którą dostarczył mi tym razem kolega Roba Jusi. Od razu chcę Wam powiedzieć, że tym urządzeniem nie da się zrobić gęstości elektrolitu, dlatego że ona ładuje tylko do napięcia 14,4 V, ale ma kilka innych zalet, o których chciałbym Wam tutaj powiedzieć. Jak widzicie, w tej chwili ona wyświetla prąd 12 A. No jak to zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że producenci oszukują nas zwykle trochę, ale i tak jak na tak małe urządzenie, które przypomina gabarytami wielkość smartfona, oczywiście jest troszkę grubsza od telefonu, ale i tak na tak małe urządzenie, zobaczcie jaki daje prąd maksymalny. Przy 10,5 V to jest prąd o wartości 8,5 A. Zobaczcie na drugą rzecz. W tej chwili ta ładowarka pracuje już ponad pół godziny. Zobaczcie, jaka jest temperatura wewnątrz. Ja włożyłem do środka tej ładowarki dwa detektory. Jeden wskazuje temperaturę powietrza w ładowarce, a drugi wskazuje nam temperaturę radiatora tranzystora mocy. Zobaczcie, przy takim prądzie, jaki tu w tej chwili płynie, ta ładowarka, biorąc ją do ręki, w ogóle nie jest wyczuwalne jakiekolwiek grzanie się tego urządzenia. To jest jej główna zaleta, którą chciałem Wam tutaj przekazać. Drugą zaletą tej ładowarki jest to, że można jej użyć również jako zasilacza. Ładuje od napięcia 3 V. Tyle tylko, że nie ma tutaj niestety możliwości włączenia tego w żaden sposób, żadnym przyciskiem, dlatego że go tutaj po prostu zwyczajnie nie ma. Ale pokażę Wam tutaj takiego prostego lifehacka, jak wyzwolić napięcie na zaciskach tego urządzenia. Zobaczcie, przygotowałem sobie tutaj dwie baterie paluszkowe połączone w szereg, żeby uzyskać te 3 V. Ja wyłączę w tej chwili tą swoją opornicę złożoną z dwóch żarówek. Włączę ponownie, żeby uruchomić ładowarkę. No w tej chwili, jak widzicie, żarówki nie świecą. Napięcie wskazywane to tylko 0,5 V, tyle co zostało w kondensatorach tej ładowarki. No i teraz, żeby uruchomić, wystarczy podać jej na zaciski 3 V. I zobaczcie, ładowarka ruszyła. To samo można zrobić już, jeżeli chcemy to zrobić w samochodzie. Po prostu podłączając ją na moment tylko do klem akumulatora, można odpiąć. Tutaj, jak widzicie, jest podłączone do zacisków tej ładowarki obciążenie i ona sobie pięknie rusza. Pokażę Wam, żeby zrobić taki krótki test, jakimi prądami ona ładuje. Ja mam tutaj podpięty regulator i będę po prostu zmniejszał obciążenie. Będziemy sobie tutaj przez chwilę obserwować, jak zachowa się napięcie na tej ładowarce, do jakiego napięcia, jakimi prądami będzie ładować. No, także ja już prąd zmniejszam i zobaczymy, jak będzie przebiegał ten proces. No zobaczcie, mamy tutaj troszkę ponad 12 V. Prąd mamy jeszcze bardzo wysoki. W tej chwili przy 13 V mamy dalej 8,4 A, 13,5 prawie to samo. I tutaj przy 13,7 w tej chwili zacznie się już bardziej gwałtowny spadek tego prądu ładowania. Ale prąd jest ciągle wysoki, zobaczcie, ciągle na poziomie 8 A. Ja dalej zmniejszam obciążenie. Mamy 7 A, 13,9. No i jak widzicie, 14 V, 6 A. Ampere. Także jak widać, ona jeszcze bardzo wysokimi prądami dochodzi do tego napięcia 14,4.
No zobaczcie, 14,2, jeszcze 4 ampery. Mamy 3 ampery. No i dobiliśmy w tej chwili do napięcia maksymalnego tej ładowarki i w tej chwili zaobserwujemy o przełączenie po zmniejszeniu prądu do wartości poniżej 1,4 ampera. Ona gwałtownie obniża napięcie o 1 V i schodzi do 13,7 V. Ona po prostu przechodzi w podtrzymanie i tutaj ja będę teraz znowu, bo prąd jest 0, znowu zwiększę trochę. Zobaczycie, co się będzie działo. Oj, nie udało mi się tego zrobić delikatnie, ale w granicach gdzieś do 1,5 ampera to napięcie jest ciągle do 13,7, 13,6. A troszkę powyżej zaczyna ładować znowu do 14,4. Ale generalnie myślę, że bardzo fajnie będzie potrafiła zadbać nam o akumulator. Nie podłączałbym jej tylko do akumulatora motocyklowego, bo te prądy ładowania tutaj są ogromne, więc akumulator motocyklowy mógłby ucierpieć tutaj podczas ładowania tą ładowarką, a nie da się tutaj wybrać żadnych innych mniejszych prądów. No ale myślę, że jak na tak małe urządzenie daje bardzo duże prądy i co najważniejsze, nie grzeje się, jest, wydaje mi się, dosyć bezpiecznym urządzeniem. Ja sobie tutaj naładowałem swój akumulator, był rozładowany do gęstości około 1,19 g na centymetr sześcienny. No i ona doprowadziła mi go w tej chwili do gęstości, tak jak widzicie, w granicach 1,25 g na centymetr sześcienny. Także myślę, że całkiem przyzwoicie. No i co wam tutaj mogę więcej powiedzieć? Chyba tylko tyle, że nie zawsze jest potrzeba ładowania do napięć powyżej 15 V czy tam do 16 V, dlatego że gęstość elektrolitu nie spada tak sama z siebie i nie zawsze jest wymagane po prostu robienie tej gęstości. Często po prostu jest potrzeba tylko odbudowania ładunku w akumulatorze, gdy auto więcej stoi niż jeździ. No i po prostu warto jest, myślę, zadbać o akumulator i czasem raz na 2 tygodnie czy raz na miesiąc po prostu podłączyć go do takiej ładowarki i po prostu ten ładunek uzupełnić, czy nawet jeżeli mamy akumulator już w kiepskim stanie, ale chcemy odpalić samochód, to myślę, że ona bardzo wydatnie nam w tym pomoże, dlatego że no, prąd rzędu 8 A no to już jest naprawdę bardzo ładny prąd, szczególnie z tak małego i tak taniego urządzenia. No i myślę, że to tyle. Myślę, że mogę polecić to urządzenie, jest naprawdę fajne za te pieniądze, także myślę, że to tyle. No i dzięki, do następnego razu.